Dzień dobry, chciałam dzisiaj powitać panią Genowefę Glisłocką, która zaczynała pracę u nas w gimnazjum i troszkę nam opowie, jak nasza szkoła zmieniała się na przestrzeni lat. Opowiem chętnie, bo rzeczywiście należy do osób najdłużej pracujących w tej szkole. Miałam okazję pracować z nauczycielami, którzy rozpoczęli pracę przed wojną. Dyrektorem, wtedy jeszcze mówiono pan kierownik, był Marian Rybarski. W szkole było nas mało, chyba 8, o ile pamiętam, i tylko w tym było dwie osoby z wyższym wykształceniem, to znaczy wtedy jeszcze kierownik Rybarski i pani Jastrzębska, która ukończyła polonistykę. Można pani powie, jakiego przedmiotu pani uszła? Nie, już mówię, że po liceum pedagogicznym wszyscy uczyli wszystkiego. Od WF-u po matematykę i język polski. Po prostu nauczyciel musiał mieć razem ze swoim znajomym panem Prietką otrzymały nakaz przygotowania szkoły do pracy. Przez wszystkie lata do emerytury pani Hartl pracowała w szkole 20, a pan Prietka był też aż do emerytury dyrektorem szkoły numer 22. Te osoby, z którymi miałam przyjemność pracować, mówiły, opowiadały w szczegółach, że w czasie wojny w szkole podstawowej naszej był szpital wojskowy. Jak weszły do budynku, to w salach były jeszcze łóżka, sprzęt lekarski, jakieś tam zakrwawione opatrunki, szmaty i gdzieś tam były zorganizowane miejsca, gdzie można było odebrać szkolne ławki i no nie pamiętam ile, pół roku czy więcej trwało to przygotowanie do pracy. W naszej szkole przed wojną była szkoła chyba dla dziewcząt, taka elitarna. Szkoła była bardzo elegancka, wyposażona w atrakcyjne rzeczy. Pamiętam tylko, że mówili o dywanikach czy chodnikach na wszystkich piętrach i schodach, a oprócz tego korytarze były wyłożone jakąś porządną wykładziną dywanową, co jest niespotykane. No właśnie, ale te, które rozpoczynały pracę, musiały obowiązkowo skończyć, to się nazywało Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu. Jakby pani nam troszeczkę mogła przybliżyć postacie dyrektorów, z którym miała pani przyjemność pracować? Więc albo przynajmniej okazję poznać. Tak, więc ja może nazwiska pani, która prowadziła wtedy tą szkołę TPD, nie pamiętam, ale ją miałam przyjemność poznać. Starsza osoba z przedwojenną praktyką pedagogiczną. Potem przyszedł pan Marian Rybarski, który był wtedy się mówił kierownikiem, a potem dopiero dyrektorem. Parę lat u nas był, nie pamiętam jak długo, i został powołany do Wydziału Oświaty na stanowisko głównego inspektora oświaty w Zabrzu. Po panu Rybarskim dyrektorką została pani Zenona Sproncel. Była chyba najdłużej, nie pamiętam dokładnie ile lat. Potem zrezygnowała z pracy i uczyła matematyki w szkole w Zabrzu. Po pani Sproncel był Kazimierz Mikołajczyk, który u nas był też stosunkowo niedługo tym dyrektorem, a potem pracował w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach. Też
niespecjalnie długo był Marek Szajer, który był przez rok i potem został dyrektorem nowo wybudowanej szkoły, chyba 17. I po panu Szajerze był pan dyrektor Michalski, którego już chyba większość zna. I jeszcze pamiętam, że w stanie wojennym został powołany najpierw na dyrektora nasz kolega Andrzej Pokrywa, a potem też został, po prostu to było takie, to był przydział obowiązkowy, bo to był taki okres, że tam właściwie odmawiać nie bardzo można było i został, pracował w Wydziale Oświaty jako główny inspektor. No i chyba potem też bardzo miły pan. Dyrektor obecny? Tak, obecny dyrektor, którego też jest wspaniałym człowiekiem i zawsze miło mi jest, jak idę do was i mogę się spotkać z wami. I... A z takich technicznych rzeczy, czy można pani powiedzieć, była sala gimnastyczna? No więc czasu? Jak przyszłam do pracy, zaraz mówiono, że przydałaby się sala gimnastyczna i już pan Rybarski znalazł gdzieś w jakichś planach szkoły, że ta część, myśmy mieli podwórko zupełnie inne wytyczone, a ta część bliżej ogródków działkowych należała do szkoły. I potem, no wiem, że tam były duże starania, żeby uzyskać no, plany i właściwie ta sala, aha, była malutka klasa przerobiona do potrzeb tam WF-u, coś tam niewiele rzeczy, latem można było wyjść na podwórko, ale nie bardzo tam można było rozwijać skrzydło w takiej klasie lekcyjnej. Potem dzieci chodziły, była tam taka, chyba jest do tej pory restauracja u Urbana, gdzie całe to piętro wynajmowały szkoły biskupickie, miały wyznaczone dni, kiedy mogły z tej sali ogromnej, dużej korzystać. Płacił Wydział Oświaty, wiem, że jakieś ogromne sumy za wynajmowanie tego lokalu i dlatego potem się już wszystko robiło, żeby jak najszybciej wybudować tą aktualną salę gimnastyczną, która jest w tej chwili. W tej chwili u was ten zegar czynny. Tak, teraz jest odnowiony. Bo jak ja przyszłam do pracy, to ten zegar był, ale to była taka atrapa. Nie było możliwości. Wiem, że tam dużo zegarmistrzów przychodziło i próbowało tam uruchomić ten zegar, ale po prostu nie dało się. Potem przy drugim remoncie szkoły miejsce to zostało zamurowane. Tylko był no, ślad po zegarze, a potem chyba dyrektor, który dyrektor... W tej chwili, ale stosunkowo niedawno, rzeczywiście zegar jest odnowiony, nawet podświetlony, w nocy rzeczywiście jest ozdobą. W takim razie pani Genowefo, bardzo dziękujemy za tą sentymentalną podróż w czasie, za tyle ciekawostek, jak się mogliśmy od pani dowiedzieć o naszej szkole. I czego możemy pani życzyć na przyszłość? Żeby się jak najdłużej mogła z wami spotykać. No to tego pani życzymy i my również mamy nadzieję na następne spotkania. Dziękuję. Witam, mam zaszczyt przedstawić pana Adriana Stasiewicza, który jest absolwentem naszej szkoły. I teraz chciałabym zadać kilka pytań. To tak, w którym roku uczęszczał pan do naszej szkoły? Były to lata 87-95, za czasów pana Michalskiego. Pan nie miał wspomina. Panią Łaszkiewicz, to była pana Łaszczyni, panią Czerkaską. Co zmieniło się w naszej szkole od czasu, gdy pan tutaj uczęszczał? Co się zmieniło w naszej szkole? Na pewno to, że kiedy za mój czas była to szkoła podstawowa, teraz macie gimnazjum. No, ponadto, że pięknie.
jakiś wpływ na Pana życie? Tak, oczywiście. Nauczyłem się pisać. Czytać. A czy chciałby Pan wrócić do czasów szkolnych? Pewnie jak w moim wieku, bo były to lepsze i profesorskie lata. A czy jest coś, co zrobił Pan inaczej, jak z uczniem? Na pewno. Na pewno bym się bardziej przygotował do języka niemieckiego. Co widzicie, nie wiem, więcej dał. No i ostatnie pytanie, kogo by chciał Pan to zrobić? O wszystkich nauczycieli, którzy mnie tutaj uczyli, dyrektorów, najbliższych kolegów, którzy będą mnie żałować. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dziękujemy. Cześć, dzisiaj przeprowadzę wywiad z naszym absolwentem Patrykiem Mysiorym. To był 2008 rok. Twoją dalszą naukę gdzie kontynuowałeś? W liceum numer 1 w Zabrzu, a potem poszedłem na studia. Obecnie mieszkasz w? W Niemczech, w Bonn. Tam też studiuję. Sądzisz, że szkoła zmieniła się wizualnie od czasu, kiedy tu byłeś? Od czasu, kiedy ukończyłeś tą szkołę do teraz? No to wystarczy tylko spojrzeć z zewnątrz. Cała elewacja jest zmieniona, okna widziałem w środku, kaloryfery, wszystko. Oczywiście moja ukochana sala chemiczna też została wyremontowana, postawione z digestorium, o którym zawsze marzyłem, żeby było. No więc zmienia. No, z tego co wiem, parę innych sal też się bardzo pozmieniało, jest bardzo nowocześnie. Witam serdecznie, nazywam się Marcin Kupka. Szkołę tutaj ukończyłem tak mniej więcej 14 lat temu. Co zmieniło się w naszej szkole od tego czasu? No, od tamtego czasu zaszło dużo zmian, między innymi też czy kolorystyka, czy układ sal, albo między innymi też czy to elewacja, bo kiedyś pamiętam była taka inna. Przede wszystkim też w korytarzu, kiedyś było przedszkole, teraz już przedszkola nie ma, gdzie właśnie zacząłem tutaj w przedszkolu. Także no, zaszło dużo takich zmian od tych czasów, kiedy tutaj byłem, ale są one moim zdaniem również bardzo duży na plus. Czy był Pan dobrym uczniem? Na samym początku nie. Czy pobyt w naszej szkole wpłynął w znaczący sposób na Pana życie? Tak, bardzo, bardzo, bardzo wpłynął, ponieważ właśnie tak jak wcześniej wspominałem, dzięki tym zajęciom z biologii, muzyki, rozwijałem się pod kątem medycznym, czyli tu, gdzie pracuję, pod kątem muzycznym. Czyli po prostu gdzieś zaczynałem w ogóle śpiewać różnego rodzaju, czy to na festynach, konkursach, różnego rodzaju, czy miałem przygody również troszkę w telewizji. A kogo chciałby Pan pozdrowić? Chciałbym przede wszystkim pozdrowić wszystkich nauczycieli, którzy uczyli tutaj, uczą, za swoją wytrwałość, za swoje poświęcenie, za to, że po prostu czasami wiem, jak to było być uczniem, że są różne sytuacje, kiedy mam takie pomysły, że aż głowa boli, ale trzeba konsekwentnie prowadzić swoje zajęcia i czegoś ich nauczyć. Chciałbym też pozdrowić byłego dyrektora oraz obecnego dyrektora Marcina Kłaka, z którym do tej pory mam wspaniały kontakt i cieszę się, że mamy ten kontakt i to nie tylko jako radny, tylko po prostu jako były uczeń. Chciałbym również pozdrowić wszystkich uczniów tej szkoły, aby jednak nie poddawali się w momencie, kiedy myślą, że tak naprawdę ach, znowu ta nauka, znowu matematyka, po co mi się to przyda. Chcę Wam powiedzieć jedno. Teraz z tego nie zdajemy sobie sprawy. Ja też tak mówiłem, ale naprawdę to, tak jak wcześniej już wspominałem, to co robimy tutaj ma konsekwencje później. I kiedy zostaniecie rodzicami jak ja, będziecie wracać myślami, wspominać sobie, kiedy spotkacie się z klasą, jak to było, co robiliście, jak się zachowywaliście, jak łobuzowaliście, to wszystko będziecie mile wspominać i będziecie nawet czasami tęsknić, bo dorosłe życie to już jest zupełnie inny świat niż ten, kiedy się jest uczniem. Dziękujemy za wywiad i życzymy samych sukcesów. Dziękuję bardzo.